Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna, 41. część serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich, ponieważ większy jest ten, który jest w nas. Tak można by było zatytułować dzisiejszy punkt. I zacznę od takiego wersetu, który został przedstawiony jako rzekomy argument za utracalnością zbawienia. Jest to Łukasza 11, rozdział 24 do 26 wersetu. Oczywiście czytam z tego przekładu i to jest tak. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpoczynku, a nie znajdując mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy znajduje go umiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 inszych duchów gorszych od siebie i wszedłszy mieszkają tam. I bywa ostatni stan człowieka onego gorszy aniżeli pierwszy. A stało się, gdy on to mówił, że wzniósłszy głos, pewna niewiasta z ludu rzekła mu: błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, któreś ssał. On rzekł: owszem, błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Czyli widzimy w tym fragmencie taką rzecz, że gdy duch nieczysty wychodzi od człowieka, przechadza się po miejscach suchych, szukając odpocznienia, a nie znalazłszy, mówi: wrócę się do domu mego, skądem wyszedł, a przyszedłszy znajduje umieciony i ohędożony. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów gorszych niżeli sam, a wszedłszy, mieszkają tam i bywają rzeczy ostatnie człowieka onego gorsze niż pierwsze. Bardzo poważne słowa. I można by się zastanowić, jak to wygląda w bardziej współczesnych słowach. I mamy Łukasza 11:24, gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych w poszukiwaniu wytchnienia. Tutaj jest odnośnik, że bezwodnych to jest to samo co bezludnych. Gdy go jednak nie znajdzie, mówi: wrócę do mojego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym oraz przyozdobionym. Wtedy idzie, bierze z sobą 7 innych duchów gorszych niż on sam. Chodzą i mieszkają tam i staje się koniec tego człowieka gorszy niż początek. I koniec to jest też ostatki. I zarzut oparty jest na tym, że no przecież tutaj widzimy wyraźnie, że jest to sytuacja, w której demon wychodzi, czyli człowiek jest zbawiony, według tych, którzy posługują się tym fragmentem. A potem demon wchodzi, czyli człowiek przestaje być zbawiony. Ale tu nie jest powiedziane, że ten człowiek w ogóle jest zbawiony. Po pierwsze, eschatologicznie, odnosząc się do czasów końca, to jest obraz na to, że w czasie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię z Izraela, bo ten człowiek reprezentował Izraela, z Izraela wyszedł demon na czas usługi Pana Jezusa. Ale potem, gdy Izrael nie przyjął Mesjasza, nie przyjął Chrystusa, nie przyjął Pana Jezusa Chrystusa, jako Mesjasza, jako swojego Zbawiciela, to wtedy nastąpiło ponowne zademonienie Izraela, co widzieliśmy wyraźnie w tym, że ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa.
siedem duchów gorszych. Natomiast jest to też tak indywidualna sytuacja, czyli możemy to też zastosować do konkretnej osoby, jeśli nie chcemy tego obrazu dotyczącego państwa i ludu izraelskiego brać jako takiego punktu odniesienia, no to mamy bezpośrednie, literalne znaczenie, czyli mamy wtedy przed sobą prawdziwie taki, to się demonologia nazywa, więc mamy prawdziwe stwierdzenie dotyczące biblijnej demonologii. Nie ma ono jakiejkolwiek wartości albo jakiegokolwiek związku, jeśli chodzi o zbawienie. Uczy ono, że demon, który raz opuścił człowieka, może powrócić z innymi gorszymi w charakterze od tego pierwszego, czyli bierze siedem duchów gorszych niż on sam. Stąd widzimy zawodność zwykłej poprawy, reformacji człowieka. Człowiek musi się na nowo narodzić, musi być zamieszkany przez Ducha Świętego, a więc musi ten, który w nim być, zamieszkać w nim, czyli Duch Święty, Bóg, Duch Święty. Jeśli to się nie stanie, to niestety taki człowiek po chwili może zostać ponownie zadomowiony przez demony, przez złe duchy. Często tak jest, że ktoś staje się umytą świnią albo psem, który coś zwymiotował, dlatego że usłyszał Ewangelię albo miał kontakt z wierzącymi i parę złych rzeczy porzucił, natomiast nie nawrócił się, nie porzucił drogi grzechu. Tutaj widzimy, że z człowieka wychodzi demon, ale jeżeli ten człowiek nie zostanie zamieszkany przez Ducha Świętego, to może za chwilę wrócić ten sam demon wraz z innymi gorszymi demonami niż on sam i koniec takiego człowieka jest gorszy niż początek. Więc opuszczenie pierwszego demona w żadnym wypadku nie jest równoznaczne ze zbawieniem. A to dlatego, że prawdziwe zbawienie, prawdziwie zbawione ludzkie serce zaczyna być zamieszkiwane przez Chrystusa, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Więc zamieszkuje także takiego człowieka Duch Święty, uniemożliwiając jakikolwiek powrót wszelkim demonom. Możemy o tym przeczytać w 1 Koryntian 6. Więc 1 Koryntian 6, rozdział 19-20 werset z tego przekładu. I to będzie tak. Alboż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. Czyli widzimy wyraźnie, że jeśli Duch Święty mieszka w człowieku, to nie jest możliwe, żeby z powrotem wróciły demony przeszłości. Duch Święty jest Bożą pieczęcią Jego własności i gwarancją Bożego wiecznego posiadania. Mówiliśmy o tym w 40. części serii, czy Bóg zachowa swoich. I to o tym czytamy też w Efezjan, 4 rozdział, 30 werset. Efezjan, 4 rozdział, 30 werset, czytam z tego przekładu. A więc nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Stąd możemy być całkowicie pewni, że zbawienie jest nieutracalne, całkowicie wolne od tego, żeby można było je stracić. I to jest ważne, gdyż większy jest ten, który jest w nas, bo ten, który jest w nas, to jest sam osobiście Bóg, Duch Święty. I On gwarantuje, że nie dostanie się do środka, do wierzącego, żaden demon. Fakt, że dzieci Boże nie mogą być zamieszkane przez duchy złe, niestety
jest niejako maskowane przez to, że niektóre dzieci Boże prawdziwe poszły za szatanem. Mimo że mają Ducha Świętego w sobie, to tego Ducha Świętego gaszą. I wtedy staje się przykra sprawa. Czytamy na przykład 2 Tymoteusza 2,18. Czytam oczywiście z tego przekładu. 2,18 2 Tymoteusza. Którzy od prawdy zboczyli, mówiąc, że się już stało zmartwychwstanie i obalają wiarę niektórych. Czyli jeśli chcielibyśmy zastanowić się, dlaczego w 2 Tymoteusza 2,18 jest napisane, że którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. I tutaj powstaje taka wątpliwość, że ten werset mówi według tych, którzy chcą go użyć do udowadniania utracalności zbawienia, mówi o możliwości podważenia czyjejś wiary. No więc tutaj nie dotyczy to w żaden sposób zbawienia, nieutracalności zbawienia, tylko dotyczy całkowicie innej rzeczy. Pierwsza rzecz, którą tutaj widzimy, że oni, ci złośliwi nauczyciele, fałszywi, głosili, że już teraz jest stan po zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie już się dokonało. To oczywiście przypomina nam Rzymian 11:15, list do Rzymian, 11 rozdział, 15 werset, gdzie jest ten termin przez tego samego Pawła, który jest autorem drugiego listu do Tymoteusza, użyty. I to jest: albowiem jeżeli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, czymże będzie przyjęcie ich, jeżeli nie życiem z umarłych? Czyli życiem z umarłych, albo powstaniem z martwych, albo, tak jak mówi Ezechiela, skrzeszenie suchych kości. Że najpierw suche kości się zaczęły łączyć ze sobą, a potem dopiero połączyły się ścięgnami i dolina suchych kości zamieniła się w dolinę żywego człowieka pokrytego ścięgnami. I tutaj ten obraz oczywiście mówi o czym? O tym, że nowe przymierze, kiedy Izrael ponownie będzie przyjęty, było ogłoszone przez tych fałszywych nauczycieli jako już teraz będące na ziemi. Czyli całkowita ignorancja faktu, że Pan Jezus został odrzucony, całkowite zaprzeczenie tego, że Pan Jezus po prostu poszedł do nieba, w niebo wzięty został, wstąpił do nieba i na ziemi nie ma teraz nowego przymierza. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty, co czytamy, że to jest podstawa zawarcia nowego przymierza z Izraelem i Judą, przelanie krwi Pana Jezusa. I czytamy o tym w Hebrajczyków 8 rozdział. Natomiast na ziemi jeszcze nie zostało ustanowione nowe przymierze z Izraelem i Judą. To jest dopiero przyszłość. Natomiast ci fałszywi nauczyciele mówili już, że już jest nowe przymierze. No i wiadomo, tym sposobem podważali wiarę niektórych, bo przecież jednym z objawów nowego przymierza będzie to, że wszyscy będą znali Pana, a przecież nie wszyscy znają Pana. Wystarczy się rozejrzeć i stwierdzić, że no nie ma tak. A więc jeśli teraz jest nowe przymierze, albo teraz jest powstanie z martwych, tak jak tamci nauczyciele mówili, no to łatwo dojść do wniosku, że Biblia jest niewiarygodna, tak? Bo Biblia mówi, że w czasie nowego przymierza na przykład wilk będzie razem z jagnięciem mieszkał, albo dziecko wyciągnie rękę do jamy żmii, albo że zakon będzie w sercach ludzkich wypisany, nie treść zakonu, tylko zakon, i że będą na całej
Świętej Górze przestrzegać tego zakonu. Nikt nie będzie krzywdził na mojej Świętej Górze, jest napisane. No więc w momencie, kiedy ktoś twierdzi, że jest nowe przymierze, to podważa wiarę niektórych osób, które sięgają do Biblii i widzą, że w Biblii jest napisane, że nowe przymierze charakteryzuje się tym właśnie, że nikt nie będzie uczył drugiego poznaj Pana. No więc jak tak, no to nie ma sensu ewangelizować, prawda? Bo przecież wszyscy znają Pana. No więc nie ma teraz jeszcze nowego przymierza i należy czekać, aż Pan Jezus wróci na ziemię i ustanowi z Izraelem i Judą nowe przymierze. Oczywiście nowe przymierze jest dla ze względu na Izraela i Judę. Nie jest ze względu na kogoś, kto nie jest częścią Izraela, ani częścią Judy. To też trzeba mieć pod uwagę wzięte. Natomiast chrześcijanie nie mają takiego udziału w Nowym Przymierzu. Jedynie jesteśmy sługami Nowego Przymierza jako chrześcijanie, ponieważ krew Nowego Przymierza jest w czasie każdego łamania chleba i picia z kielicha brana przez nas i wspominana, aż Pan przyjdzie. Czyli aż Pan przyjdzie, żeby ustanowić na ziemi nowe przymierze z Izraelem i Judą. Dlatego jesteśmy między innymi, to jest jeden z aspektów, sługami nowego przymierza. I bardzo ważne jest, żeby to rozróżniać. Nie mówi Paweł tutaj o wierze indywidualnych osób w sensie zbawczym, tylko o tym, że jest to wiara w sensie zbioru prawd. Czyli nie mówi Paweł o zbawieniu. Musimy odróżnić z otoczenia danej wypowiedzi i w tym przypadku tego wersetu jest użyte słowo wiara w znaczeniu innym niż zbawienie, niż zbawcza wiara. I jest wiara, która oznacza zbawienie i jest też wiara, która oznacza zbiór prawd, w które wierzymy. I w tym przypadku chodzi o to drugie, czyli o zbiór prawd, w które wierzymy. Juda wzywał, abyśmy podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. I to jest Judy 3. Najmilsi, usilnie pragnąc pisać do was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was z napomnieniem, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Oczywiście czytam z tego przekładu. Więc widać wyraźnie, że wiara jest to zbiór faktów, zbiór prawd, w które wierzymy. I należy o nie dbać. W tym przypadku właśnie chodzi o ten zbiór prawd. I werset z 2 Tymoteusza mówi o tym, że jacyś nominalni chrześcijanie, czyli ludzie będący chrześcijanami z nazwy, podważali niektóre zasady wiary prawdziwych wierzących. I o tym też mówi nam między innymi 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 15 werset. W tym fragmencie 1 Tymoteusza 5:15 jest powiedziane o pewnych kobietach. Albowiem już się niektóre obróciły i za szatanem poszły. I chodziło o kobiety znane jako wierzące chrześcijanki. I albowiem niektóre już się odwróciły i za szatanem poszły. To smutne, ale niektórzy prawdziwi chrześcijanie dają się zwieść, oszukać i zaczynają chodzić za szatanem. Jest pełno takich przypadków. Na szczęście jesteśmy stuprocentowo pewni cudownej prawdy, że Pan nigdy nie machnie na nich ręką i zawsze przyprowadzi z powrotem. Bo zbawienie jest nieutracalne, zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków grzesznika.
Była to 41. część z serii Bóg zachowa swoich. Większy jest ten, który jest w nas. Dzisiejszy tytuł był. Zatem serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeżeli nie masz Biblii, a chciałbyś mieć, nie masz Nowego Testamentu, a chciałbyś mieć, możesz do mnie zaSMS-ować, napisać e-maila lub napisać tradycyjną pocztą. Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów albo CMS, skrytka 328 50950 Wrocław 68 albo numer telefonu, na który możesz wysłać SMS-a 739 089 088 albo e-mail czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Zatem dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.